poprzednim filmie mówiliśmy o mnożeniu ułamka przez liczbę całkowitą. Rozważaliśmy to mnożenie na dwa sposoby. Albo jako sześciokrotne dodanie ułamka 2/3, albo przejście odpowiedniego odcinka na osi liczbowej. W tym filmie zajmiemy się mnożeniem ułamka przez ułamek. Przesunę tablicę. I tym razem będziemy chcieli pomnożyć 3/4 przez 1/2. Chcemy wiedzieć, ile to jest 3/4 razy 1/2. Wiemy, że mnożenie jest przemienne, więc napiszemy sobie, że to jest to samo, co 1/2 razy 3/4. Narysuję oś liczbową. Tu będę miała 0. Tutaj niech będzie 1. W połowie mamy 1/2. I teraz chcę przejść 3/4 drogi do 1/2. Ta część tutaj od 0 do 1/2 to jest odcinek długości właśnie 1/2. Dzielę ten odcinek teraz na 4 równe części. Podzielę go na pół i jeszcze raz na pół. Mam 4 równe części i przechodzę 3 z nich. 1, 2, 3. Ląduję w tym miejscu. W tym miejscu będę miała wynik mnożenia 3/4 razy 1/2. Jaki to będzie wynik? Muszę popatrzeć, ile przeszłam części. Przeszłam 3 części. Zapiszę 3. Przeszłam 3 części. Z ilu? Cały odcinek od 0 do 1 został podzielony na... Tu mamy 4 części. Tutaj też powinnam go podzielić na takie same części, bo pamiętaj, żeby mówić o ułamkach, musimy mieć takie same równe części. Czyli mamy teraz 8 części. Czyli przeszłam 3/8 całego odcinka. Ma to sens, ponieważ na pewno już wcześniej słyszałeś, że gdy mnożymy ułamki, to mnożymy licznik razy licznik i mianownik razy mianownik. Może zmienię tutaj kolor, zrobimy na fioletowo. 3/8. Ten odcinek to jest 1/8, tu mamy 2/8 i tutaj faktycznie 3/8. Tu mielibyśmy 4/8, a 4/8 to jest inaczej 1/2. Podsumujmy. Przeszliśmy 3/4 z 1/2. Ale co, jeśli chciałbyś zrobić to w tę stronę? Co, jeśli chciałbyś przejść 1/2 z 3/4? Narysuję jeszcze raz oś liczbową. Zaznaczymy 0 i 1. I podzielę teraz ten odcinek na 4 równe części. Tu mamy pół. OK. Zaznaczmy 3/4. 3/4 to będzie ten odcinek. Tutaj będę miała 3/4. Czyli przechodzę 3 części z 4. W tym miejscu mamy 3/4. I zwróć uwagę, teraz chcę przejść połowę z 3/4. Mam 3/4 i chcę przejść teraz 1/2. To jest nasz odcinek. Połowa tego odcinka od 0 do 3/4 będzie gdzieś w tym miejscu. Czyli w tym miejscu dostaję wynik mnożenia 1/2 razy 3/4. A jak widać powyżej, to jest to samo miejsce, tak jak poprzednio, czyli to jest 3/8. Zobacz, nie ma znaczenia, jak pomnożysz ułamki. 3/4 razy 1/2 lub 1/2 razy 3/4 to będzie równe 3/8.